Poprosiłabym na scenę teraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Ornecie, pana Józefa Uzara oraz burmistrza Ornety, pana Ireneusza Popiela, o zabranie głosu. Księże proboszczu, panie pośle, drogie koleżanki i koledzy myśliwi, pszczelarze, mieszkańcy naszego miasta i gminy Orneta. To już po raz kolejny spotykamy się na Dniach Dziedzictwa Ornety. Jestem bardzo szczęśliwy, że po raz kolejny dopisuje nam pogoda, ale przede wszystkim to, że tylu wystawców jest dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie dziękuję inicjatorom tego przedsięwzięcia, bo tak powiemy jako współorganizatorzy, że my się tylko podczepiliśmy pod imprezę, pod Hubertusa, pod spotkanie pszczelarzy, bo to państwo zainicjowaliście te działania. Bardzo serdecznie dziękuję Wieśkowi Uźwiakowi, który kilka lat temu zorganizował po raz pierwszy spotkanie z mieszkańcami, spotkanie dla mieszkańców. Bardzo dziękuję ci, Wiesiu, za to. Bardzo dziękuję kolegom myśliwym z kół łowieckich Jarząbek, Dzik i Czajka. Szczególnie gorąco dziękuję dla Wojskowego Koła Łowieckiego Dzik. Tu prywatnie, tato, bardzo serdecznie dziękuję ci za zaangażowanie. Wiem, że przeżywasz zawsze każdą tego typu uroczystość. A to jest dowód na to, że możemy wszyscy się spotkać i bawić wspólnie, przeżywając niedzielę. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, że tak licznie odwiedzacie stoiska. Zmieniajmy Ornetę po to, żebyśmy wszyscy mogli czuć tutaj się dobrze, ale przede wszystkim bezpiecznie. Dobrej zabawy wszystkim państwu życzę. Dziękuję serdecznie. Księże proboszczu, panie pośle, mieszkańcy Ornety, koleżanki i koledzy myśliwi. Na początku chciałem tutaj jeszcze powitać z Olsztyna przewodniczącego Komisji Kultury i Tradycji Łowieckich, kolegę Tadeusza Ratyńskiego. Gdzieś w pobliżu jest z nami. W styczniu 1953 roku w jednostce wojskowej 4988 powstało Wojskowe Koło Łowieckie numer 112 Dzik w Ornecie. W listopadzie tegoż roku zostało zarejestrowane. Pierwszym prezesem i założycielem koła był radziecki oficer major Michał Bajczykow, dowódca tej jednostki był wtedy. Sekretarzem koła był kapitan Nowaczyk Henryk, zastępca spraw politycznych. Skarbnikiem kapitan Kazimierz Borek był szefem sztabu tej jednostki, zaś łowczym porucznik Adam Rybak. Pierwszymi członkami komisji rewizyjnej był Marian Zarzycki, Jan Zegartowski, Stanisław Sawicki. W początkowym okresie do koła należało 18 myśliwych. W czasie, to jest od zarejestrowania koła do 1968 roku, były dzierżawione 3 obwody łowieckie. Granice tych obwodów przebiegały na północ od Osetnika, rzeką Wałszą, przez Chwalęcin, Dobornik, następnie przez Glebiska, Henrykowo, Nowy Dwór, Ornetę, Krosno, Opil, Lubomino, Wapnik, Olkowo, Dobry i Spędy. Oni właśnie postanowili kontynuować tradycję Wojskowego Koła Łowieckiego i zachować swoją historyczną nazwę Wojskowe Koło Łowieckie Dzik w Ornecie. W naszych obwodach występuje zwierzyna gruba, łosie, które są pod ochroną gatunkową, jelenie, sarny, dziki, a w obwodzie numer 112 ostatnio pojawiły się daniele. Są też lisy, jenoty, borsuki, a z ptactwa głównie dzikie kaczki, gęsi, kuropatwy, słonki, gołębie, grzywacze. W ostatnich latach również pojawiły się u nas na naszych terenach wilki, których jest coraz więcej. Bardzo poważnym problemem w naszym terenie są bobry, które poprzez budowę tam powodują zalewanie łąk i pól, a nawet dróg. Jadąc tutaj do Olsztyna, widzimy po prawej stronie przed Karbowem. Obecnie w naszym kole jest 97 członków, w tym 4 stażystów. Od 2017 roku za kołem kieruje zarząd w składzie prezes koła Tadeusz Popiel, łowczy koła Wojciech Brycki, skarbnik Zbigniew Żyndul, sekretarz Karol Brodowski. Nadzór nad działalnością koła sprawuje komisja rewizyjna w składzie przewodniczący Krzysztof Malko i członkowie Robert Dorniak i Waldek Choczyk. 78 członków posiada uprawnienia selekcjonerskie, tam są z drużyny połowej. Członkowie koła są właścicielami 26 raz psów, raz myśliwskich. Członkowie koła posiadają trofea medalowe w ogólnej ilości 28 sztuk. Ponadto członkowie koła posiadają oznaczenia łowieckie, krajowe, regionalne. W sumie tych oznaczeń mamy bardzo dużo, 131.
zaś w roku 2013 nasze koło zostało wyróżnione Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, a w roku poprzednim, 2018, najwyższym odznaczeniem łowieckim, czyli złomem. W roku 2003 koło posiada sztandar, który został ufundowany i wręczony z okazji jubileuszu 50-lecia naszego koła. Od kilku lat w naszym kole działa prężnie drużyna strzelecka w składzie Robert Dorniak, Krzysztof Sękich, Igor Berhul, Bartłomiej Gołębieski. Ubiegłe lata pokazały, że nasi zawodnicy w swoich klasach są jednymi z czołowych strzelców okręgu olsztyńskiego i elbląskiego. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć parę słów o kole łowieckim Czajka w Ornecie. Koło to nasze w tym roku będzie obchodziło 70-lecie powstania. Powstało w 1949 roku. Na początku liczyło 8 członków. W 1953 roku przyjęło nazwę Czajka i od tamtej pory tę nazwę mamy. Obecnie mamy 87 członków koła. Prowadzimy gospodarkę łowiecką na 14 800 hektarów. Mamy dwa obwody, 79 i 80. Prowadzimy tę gospodarkę w sposób prawidłowy, bo mamy bardzo wiele odznaczeń w kole łowieckim. Koło też zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Myślę, że tyle. 5 października będziemy obchodzili jubileusz 70-lecia. Msza święta w kościele o 16:30, a potem pozostałe uroczystości w sali sesyjnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Barbara Szczepan z koła łowieckiego Czajka w Ornecie poluje już od 76 roku. Mój mąż był przez 38 lat łowczym tego koła. No niestety musiał iść do krainy wiecznych łowów. I to właśnie, co tutaj widzimy na stole, to są wszystkie eksponaty. Kupowaliśmy wszystko, mąż kupował, lubiliśmy, to jest historia naszego życia. Książki na tamtym stole, część, to jest drobniutka część, a to co jest drobna część tych naczyń, tych wszystkich statuetek, które były naszą pasją i są. Właściwie ja podtrzymuję to wszystko, co mój mąż stworzył, do czego mnie zachęcił, brakuje mi jego bardzo. Ale staram się nadal polować w miarę możliwości. No i cóż jeszcze, męża torba z sygnałówką, lornetka. Także to wszystko jest wielką pamiątką, wielkim naszym zbiorem, mogę powiedzieć. A tutaj jeszcze bym może pokazała jelenia byka, którego pozyskałam. W tamtym sezonie łowieckim otrzymał srebrny medal. Za piękno, za wagę, za wszystko. No powiem, że pasją naszego życia, męża i moją, dzieci, to jest łowiectwo. No jeden syn się wyłamał, dwóch polujących, trzeci nie chciał wstąpić do koła. Także ja jeszcze nadal próbuję polować, no kocham to, lubię, mam pokój piękny myśliwski, właśnie te książki, to wszystko to jest nasze bogactwo, nasza historia rodziny Szczepanów, może tak powiem. Dziękuję bardzo. Thank you.
dziękujemy serdecznie. Przed Państwem wystąpił zespół sygnalistów myśliwskich kręgów z Lidzbarka Warmińskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się na stoisku wystawionym przez Nadleśnictwo Orneta. Promujemy nasze lasy, rozpoznajemy zwierzęta. Nasze stoisko skierowane jest dla dzieci i młodzieży, żeby promować zdrowy tryb życia oraz pracę w lesie. Znajdujemy się na stanowisku gminy Orneta, na którym prezentujemy materiały promocyjne naszej gminy, miasto i gmina. Mamy ogólny folder o mieście, o naszym lokalnym muzeum, Galeria Dziedzictwa Ornety, Krosno, z którego również słyniemy. Dzień jurajskiego drzewa, pośród kwitnących róż, siedziała sobie Ewa. Witamy w pasiece hodowlanej Matula i Hubert. Matula Zbigniew i Hubert Matula. Proszę Państwa, hodujemy matki pszczele królowe, które są potrzebne. Proszę Państwa, jest to wycinek ula. Można widać tutaj matkę, która jest zaznakowana. Robimy to wszystko, żeby ją łatwiej było odróżnić. Mamy wiele rodzajów miodu, dlatego że wywozimy pasieki na różne pożytki. W tej chwili mamy 7 rodzajów miodu. Można u nas na stoisku miód spróbować, skonsumować, można kupić. Mam nadzieję, że podtrzymujemy tradycje rodzinne. Ja jestem 4. pokolenie pszczelarzy, syn jest 5. pokolenie pszczelarzy. Mam nadzieję, że dalej to będziemy kontynuowali. No i wszystko robimy to dla ochrony środowiska, żeby Polakom się lepiej żyło. Dziękuję. Mam Andrzej Karalun. Akurat mam okazję wystawić tu prace swoje, które wykonuję w Henrykowie. SDS Henrykowo. Thank you.
Wiewiórska, pracuję w środowiskowym domu samopomocy w Henrykowie. Dzisiaj razem z panem Władysławem przedstawiamy pracę naszej placówki, pracę z sali krawiec-kotkackiej, plastycznej, stolarskiej. Są to prace wykonane przez podopiecznych naszej placówki i kadrę. Mamy tutaj ręcznie szyte maskotki, korale wykonane z filcu. Każdą kulkę trzeba zrobić oddzielnie. Różne ozdobne skrzynki wykonane przez salę stolarską i plastyczną, ozdabiane przez podopiecznych. Nasze kaczuchy, wianki, ślimaczki. Czyli wszelkie prace tworzone podczas codziennej terapii. Dziękuję. Dobry Państwu, to jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ornecie. Na zajęciach naszych robimy takie rękodzieło. Jest to ekologiczne, ponieważ jest to wszystko z gazet, z różnych reklam i dlatego tutaj przedstawiamy, że można jeszcze pozytywnie wykorzystać te nasze reklamy. Na przykład to jest osłonki do naszych doniczek, większe, mniejsze, dzbanki, koszyczki, różne. O, proszę, jaki piękny flakonik na zimę, na suche kwiaty. Tu jest również flakon, gdzie jest w środku, także można w tym flakonie można trzymać i kwiaty przez cały rok. Suche i mokre również. Tu jest prezent taki na imieniny, na urodziny. Można dwie buteleczki wstawić i pójść z tym też jako prezent. Nie marnujemy czasu, tylko poświęcamy to w czasie pozytywnym i żeby pozytywnie to wszystko wykorzystać. Dziękuję.